I co, coś porapować o teatrze? Czy tylko sprawdzę fejsa? Teatr jest dla mnie miejscem, gdzie można się oderwać na chwilę od rzeczywistości, od otaczającego nas tutaj świata, od takiego zgiełku. Czym jest ten teatr? No. Moment, bo chciałem tutaj zebrać myśli. Szczerze mówiąc, ja omijam go szerokim łukiem raczej. Ładnie składnie. Nie korzystam z jego usług w ogóle. Teatr, wielka sztuka. No. Jest dla mnie miejscem, gdzie mogę się zrelaksować. Jo. No. A w teatrze jest fajna atmosfera. Inspiruje, rozwija w nas wyobraźnię, rozwija w nas wszystko, co jest piękne. Mimo że nie jestem na scenie, to i tak biorę udział w tym wydarzeniu, co tam się dzieje. To jest niesamowite. Co ty jeszcze bym powiedział, że tak właśnie ładnie jakoś tak? Coś bardziej szlachetnego niż tylko oglądanie filmu w telewizji. Ty! Ten bezpośredni kontakt. Po prostu jest super. Teatr, yo! Jest dla mnie obcowanie ze sztuką, pewnego rodzaju odchamieniem się z... no, z... Dlatego nie chodzę tam. Ceny biletów przerastają moje możliwości. Jak się nie chodzi, to ciężko, nie? Na pewno każdy człowiek powinien znaleźć taką chwilę na teatr, żeby spokojnie usiąść, odpocząć od tego takiego życia w ciągłym biegu. No to ja wbijam, no i podobało mi się. Nie toleruję no szeroko rozumianego chamstwa. No, to jest magia teatru, widzicie. No teatr ma być, no powiedzmy, tą rozrywką, taką rozrywką wyższych lotów. Także jak można nie lubić teatru? Jeszcze raz to samo. To jest magia telewizji. A mówię, tam wytną wszystko pewnie tam jak zwykle. W teatrze nie ma tak, że się potnie. Możemy pójść do tego teatru, rzeczywiście, ale tak mówię, no, zwykle to się przekłada z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, ale będę musiał to zmienić. Po prostu trzeba do tego teatru pójść. Dobra, ja tu muszę do koncertu się przygotować.